Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w PL1 TV. Witam w rozmowie dnia. Gadżet, który Państwo widzą przede mną, lisia kitka, moja ulubiona, jest nieprzypadkowy, albowiem będziemy rozmawiać o najnowszym pomyśle Prawa i Sprawiedliwości, najnowszym pomyśle Jarosława Kaczyńskiego, a Państwa i moim gościem z tej okazji jest pan Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Dzień dobry panie prezesie. Kłaniam się. Dzień dobry pani redaktor. Panie prezesie, szanowni państwo, piątka dla PiS, piątka dla zwierzątka, czyli zakaz hodowli zwierząt futerkowych na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ograniczenie uboju rytualnego do potrzeb lokalnych związków religijnych, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk, zakaz trzymania psów na łańcuchach. To jest najnowszy projekt Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą projekt, do którego PiS po 3 latach wróciło, on się po raz pierwszy pojawił w 2017 roku. Na czas kampanii wyborczej został zawieszony. Rolnikom i hodowcom wydawało się, że sprawa jest załatwiona. Otóż nie jest załatwiona. Podobno pan prezes Jarosław Kaczyński wzruszył się i poruszył się, oglądając w internecie film wyprodukowany przez jeden z portali internetowych należący do niemieckiego koncernu i wydającego też gazety często nieprzychylne PiS albo wręcz szkalujące Polskę i Polaków. Zrobili film, pan prezes obejrzał, sprawa wróciła, a niedawno pan Fogiel stwierdził, że żadnej dyskusji nie będzie. Będzie dopiero na forum Sejmu projekt postawiony i żadnych rozmów nie będzie. Zatem u nas jest rozmowa i pan prezes Daniel Chmielewski ma prawo wypowiedzieć się na ten temat, ma szansę. My to prawo respektujemy, szanujemy. Panie prezesie, co oznacza ten pomysł dla polskiego hodowcy zwierząt futerkowych? Mówimy o norkach, szynszylach, lisach, czyli no, czymś, co było zawsze synonimem piękna, luksusu, elegancji, tak. A teraz okazuje się, że jest to krwiożerczy przemysł, tak? Ja przede wszystkim chciałem podziękować pani redaktor za zaproszenie, bo w telewizji polskiej najczęściej nie mamy możliwości wypowiadania się. Bardzo często odbywają się programy na temat naszej branży, ale biorą udział w tym programach tylko nasi przeciwnicy. Nas się nie zaprasza. Dlatego chciałem wrócić do tego, co pani redaktor powiedziała o tym filmie nagranym przez niemiecki koncern medialny. Zresztą takie dziwne było połączenie nagrania tego programu i na drugi dzień wyszedł pan prezes i ogłosił, że wprowadzimy zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Chciałem powiedzieć, jak to w ogóle ta sytuacja wyglądała. Aktywista się zatrudnił na fermie norek u jednego z naszych hodowców, zresztą Szczepana Wójcika, który bardzo naszą branżę broni, współpracujemy i sobie pomagamy. Zatrudnił się tylko po to, żeby nagrywać pod określoną tezę zdjęcia. To znaczy jesteśmy przekonani, bo od chwili, gdy ten pan pracował na tej fermie, nagle zaczęły się niewyjaśnione ucieczki zwierząt z klatek. Podejrzewamy, że były te zwierzęta wypuszczane. Nagrania, które były takie dość drastyczne tych zwierząt, to były na każdej fermie jest tak zwany szpital. Bo wiadomo, zwierzęta, jeżeli jest na fermie kilkaset tysięcy zwierząt, no to się zdarzają wypadki, że zwierzęta się okaleczą. Dwa razy dziennie są przeprowadzane przeglądy. Jeżeli znajdujemy takie zwierzę, które jest okaleczone, przenosi się je do szpitala. I teraz tak, to zostało nagrane, przedstawione w sposób taki, że branża jest taka okrutna. Jako norma. Tak. I teraz powiem inną rzecz, też taką dla zachowania równowagi. W zeszłym roku na mojej fermie w miesiącu maju, w miesiącu tym odbywają się wykoty na fermach, czyli wykacają się jakby młode oseski, ślepe, bez mleka matki, bez pomocy matki, nie przeżywają. No i włamano się na moją fermę, wypuszczano około 300 tych matek karmiących, przewrócono płoty, te zwierzęta wystraszono, one uciekły.
uciekły ze strachu, zostawiły te młode swoje. Część była mądra, nie uciekła, a część uciekła, bo wiadomo. I teraz taka sytuacja. Te zwierzęta pozostawione bez matki, bez rodziców, no niestety zdechły. Brak pokarmu spowodowało to, 2000 młodych jakby odeszło. I nie życzę teraz, i teraz do mnie nikt nie przyjechał, bo to trwało dwa dni. Nikt nie przyjechał, chociaż to było ogłoszone, wszyscy wiedzieli o tym, że coś takiego się stało. Nikt nie przyjechał, żadna telewizja, która mogłaby nagrać świetne zdjęcia, dla nich przynajmniej, pokazujące, jak wygląda tak naprawdę empatia tych tych aktywistów, którzy doprowadzili do śmierci 2000 osesków i do tego połowa tych zwierząt, bo te zwierzęta tak naprawdę norka, nie jest, norka hodowlana, która jest na naszych fermach od 100 pokoleń, to jest norka hodowlana zupełnie inna niż ta dziko żyjąca. Ta norka nie ma możliwości, żeby zdobyła pokarm. Okrywa włosowa jest zupełnie inna, bo to jest zupełnie inny włos, krótki włos. Każdy deszcz powoduje, że to zwierzę zamoknie, nie jest w stanie się wysuszyć i po prostu no, zdychają. Prócz tego na fermach karmimy nasze zwierzęta przy pomocy takich maszyn samobieżnych, dieslowskich. I norka, słysząc dźwięk silnika dieslowskiego, wie, że dostanie pokarm. Czyli no, pędzi w stronę tego dźwięku. No i te norki moje, które część została jakby tutaj wypuszczona, pobliżu jest autostrada i droga krajowa, no słyszały ciężarówki, słyszały jakieś odgłosy silników dieslowskich, biegły tam. No zbieraliśmy z ulicy poprzejeżdżane norki. Bardzo dużo mi pomogli moi sąsiedzi. Mówi się, że sąsiedzi to tak generalnie to tak nienawidzą państwa. Nienawidzą, nieprawda. Pomagali nam, gdzie zobaczyli norkę, wzywali oczywiście, wysłałem moich pracowników, którzy te norki zbierali. No ale to większość tych norek niestety no po prostu nie dała sobie rady i ostatnie tam informacje, gdzie nie przeżywają po prostu. One nie są w stanie przeżyć w środowisku naturalnym. I tutaj jeszcze może jedna taka dygresja, jeśli mogę. Oczywiście. Człowiek, który pan Moskal, chyba z tego nomen omen się nazywa Moskal, który jest z młodzieżówki pisowskiej, powiedział, że te zwierzęta można będzie wypuścić na przykład. Jak nie będzie wiadomo, co z nimi zrobić, to można je wypuścić, one wtedy urozmaicą naszą faunę w lasach. Przecież to jest aberracja, jak się to wypuści, tak jak mówię, te zwierzęta nie przeżyją. Nie ma takiej możliwości. Albo ten pan powiedział, nie, to hodowcy mogą hodować, ale tak naprawdę nie będą ich przeznaczali na futra. Tylko my będziemy je tak hodowali. I kto za to hobbystycznie. Zapłaci? Hobbystycznie. Na fermie, która ma ileś tam tysięcy zwierząt, tak? Albo odda się je do schronisk. To mówi człowiek, który nie ma pojęcia w ogóle o branży. To są ludzie, którzy się wypowiadają i nie wiedzą, o czym mówią. I to jest straszne. To jest, oni nie mają pojęcia po prostu o rolnictwie, jak rolnictwo wygląda. Często jak słucham ekologów i wszystkich tych wrażliwych serduszek na temat sytuacji krów i oraz innych zwierząt, nie mówię tylko o norkach, ale w ogóle o hodowlach zwierząt czy o rolnictwie, to dochodzę do wniosku, że rzeczywiście to są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o rolnictwie, zielonego pojęcia o hodowli, natomiast są przyzwyczajeni do tego, że krówka to powinna zjadać stokrotki z łąki, a norki, nie wolno z norki zrobić futra czy z lisa, bo to takie śliczne mordki mają, więc no jak już to barbarzyństwo. Natomiast no, nie oszukujmy się, Polska nie jest największym i jedynym w Polsce producentem futer i hodowcą zwierząt futerkowych. Największym jest będąca w Unii Europejskiej Dania. Kraj, który jest mniejszy czterokrotnie od Polski. I oni są największym w Unii Europejskiej i na świecie. Tak, producentem i hodowcą zwierząt futerkowych. Mamy takie kraje jak Rosja, jak Chiny i cały szereg innych państw, gdzie ta hodowla jest w pełni dozwolona i przynajmniej dopóki będzie popyt na takie futra, a zawsze będzie, to te hodowle będą istniały. Mamy tutaj do czynienia albo z ideologicznym podłożem, bo ktoś ma taki światopogląd i sobie tak życzy, mała garstka ludzi, albo jak nie wiadomo, o co chodzi, to jak w życiu często bywa, wiadomo, że chodzi o pieniądze. I tutaj mam informację z
czasów poprzednich prób zakazania państwu działalności gospodarczej, że może chodzić o utylizację odpadów z produkcji zwierzęcej i przetwórstwa rybnego. No bo taka norka to jest drapieżnik, on musi coś jeść. Najczęściej mięso. Najczęściej je mięso. Informacja sprzed 3 lat, że 600 tysięcy ton odpadów po zwierzęcych i po rybnych, norki i inne zwierzątka futerkowe, drapieżne w Polsce konsumowały. Państwo hodowcy nabywali te odpady z rzeźni. Tak albo jest. Firmy, które zajmowały się zbieraniem wręcz takich odpadów od rolników, gdzie zawsze się zdarza, w każdej hodowli się zdarza, proszę państwa, że zwierzę padnie. Nie ma hodowli, w której taka sytuacja nie ma miejsca. W każdej się to zdarza. Norki to zjadały. A teraz się okazuje, że rynek sięgający 500 milionów złotych rocznie może zostać przejęty przez firmy niemieckie i to firmy, które informacje sprzed 3 lat jeszcze były mocno powiązane ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, które jest tak zachwycone pomysłem pana prezesa PiS. Wręcz były nagrania, twittery, z których wynikało, że lobbuje ono za tymi firmami. Między innymi padła nazwa korporacji Saria, niemiecka korporacja, która zajmuje się utylizacją odpadów. Żeby była jasność w temacie, to nie jest tak, że te odpady rozpływają się w powietrzu i są czyste jak woda w Wiśle po wypuszczeniu fekaliów przez pana Trzaskowskiego. Te spalarnie powodują ogromny fetor, więc to nie jest tak, że powodują ten fetor fermy norek czy hodowlę świń, tylko taka spalarnia też jest szkodliwa dla środowiska. To oczywiście. A propos fetoru, to powiem tak, zresztą ten wypowiadał się tutaj ten aktywista ukraiński, że on tam musiał robić jakieś ćwiczenia, żeby wytrzymać ten fetor panujący na fermie, a my jako Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych organizujemy dnie otwarte na fermach, gdzie ludzie mają możliwość wejść i zobaczyć, szczególnie lokalnie, zobaczyć jak wygląda ferma. I po wizycie 2 lata temu mieliśmy gdzieś około 500 osób, którzy zwiedzili fermy w całej Polsce. Okazało się, że 96% ludzi zmieniło zdanie na temat hodowli. Zupełnie oni, ale przecież nie ma takiej możliwości, żeby tu były jakieś dziwne zapachy, jakieś takie rzeczy, które by powodowały, że z tych ferm się wydobywa fetor na przykład. Mieliśmy też taką sytuację, że w Ostródzie teraz w zeszłym roku na targach rolnych wystawiliśmy taki pokazowy pawilon, gdzie znajdowały się norki i ten nasze stoisko cieszyło się największym jakby tutaj zainteresowaniem. Ludzie przychodzili, byli zdziwieni, przecież to nie śmierdzi. Te zwierzęta są spokojne, nie zachowują się w jakiś taki sposób. Wręcz niektórzy mówili, wy chyba mi daliście coś, jakieś środki uspokajające. Nic kompletnie, te zwierzęta po prostu były spokojnie, sobie leżały, patrzyły. Tylko pilnowaliśmy, bo dzieci próbowały tam wkładać paluszki. No to mogło być takie ryzyko, że mogła ugryźć, bo no, wiadomo, to jest zwierzę. Bo to jest zwierzę. Co do jeszcze do otwartych lat, chciałbym wrócić tych VIVA i inne organizacje. W Polsce mamy na uniwersytetach w tej chwili 6 katedr, które się zajmują między innymi hodowlą zwierząt futerkowych. Są naukowcy, profesorowie, są doktorzy habilitowani, którzy pracują, prowadzą pracę naukową na temat między innymi naszych zwierząt futerkowych. I dla nas na przykład jest bardzo dziwną sprawą, że jednym z największych autorytetów, który mówi o behawiorze zwierząt futerkowych jest niejaki profesor Elżanowski, który z zawodu jest paleontologiem. I on się wypowiada na temat hodowli zwierząt futerkowych, ich behawioru, czyli zachowań, gdzie mamy wiedzę i sam się tutaj informuje, że nigdy nie był na takiej fermie. My mamy naukowców, znanych naukowców, którzy się tym zajmują i mówią zupełnie inne rzeczy. Ale ci ludzie nie mogą się przebić, nie mogą opowiedzieć o tym, jak naprawdę wygląda według badań naukowych sytuacja na fermach. Tylko słuchamy ludzi na przykład w otwartych klatkach też. Są ludzie, socjolożki, jakiś ktoś po jakiejś tam ekonomii czy po liceum ekonomicznym. Oni się wypowiadają na temat zwierząt, fermy, na której nie byli. No to jest dla nas takie kuriozum, bo to...
Oni twierdzą, że byli na wielu fermach i widzieli tam te poranione lisy i straszliwą mękę tych zwierząt. I tak no to... je wypuszczali między innymi, tak? I doprowadzali do tego, że giną zwierzęta, tak. Albo wypuszczają, wchodzą na fermy, wypuszczają te norki. Nawet, mówię, u mnie akurat zrobili to w najgorszym okresie. I nie życzyłbym nikomu, żeby oglądał te zwierzęta, jak one cierpiały. Nie życzyłbym nikomu, bo ja uzyskałem zgodę powiatowego lekarza weterynarii na to, że je uśpiłem, te młode, bo nie mogliśmy patrzeć, moi pracownicy chodzili i mówili, szefie, niech pan coś zrobi, bo nie można im pomóc. I, no i uśpiliśmy po prostu, żeby one się nie męczyły. No to jest właśnie wiedza tych organizacji, tych aktywistów na temat, jak te zwierzęta reagują, jak się zachowują. No a teraz ci aktywiści będą mieli prawo do wejścia na pana fermę i do skontrolowania tej fermy, bo mają być to organizacje społeczne. Nie wymienione są w tej ustawie te, które będą mogły wejść, więc może się zdarzyć tak, że na pana fermę zażyczy sobie wejść organizacja społeczna, której działaczki po liceum ogólnokształcącym przyjdą i będą sprawdzały, jak pan hodowca z wieloletnim doświadczeniem prowadzi swoją fermę i stwierdzą, że no to jest nieetyczne, zakładając, tak, że jeszcze w ogóle panu tej fermy nie zamkną, zanim do tego dojdzie, ale powiedzmy, że będą wtedy mogły wejść wszędzie, do hodowli, tak, każdej i stwierdzić hodowcy doświadczonym wieloletniemu, jakieś dziewczę z brokowiska w Warszawie, że on źle prowadzi hodowlę, więc należy go ukarać i zabrać mu te zwierzęta. Na przykład. I w tej chwili podam taki przykład, bo to nie będą wchodziły tylko na fermy zwierząt futerkowych, by miały prawo do każdej hodowli. I na przykład jeden z przykładów tu spod Warszawy, właśnie takie panie, które znają się bardzo dobrze, w cudzysłowie, na hodowli bydła, weszły do takiej obory, gdzie były krowy mleczne. Wiadomo, że budowa krowy mlecznej jest zupełnie... Krowa mleczna zawsze jest chuda i wygląda, tak, jakby miała, tak, zaraz paść z głodu. Tak jest. No, proszę, tak, państwa, informacja dla państwa. Każda krowa mleczna jest krową chudą. Zawsze. I im bardziej jest rasowa, im więcej rolnika kosztowała, tym bardziej jest chuda. No i ci aktywiści uznali, że te zwierzęta są, cierpią, bo są chude. Zabrali te zwierzęta w majestacie prawa, 20 krów. I co z nimi zrobili? Nie puścili na łąkę, żeby sobie ludziom pobiegały. Wysłali do rzeźni. I te krowy zostały uśmiercone. I ten właściciel tych krów do tej pory nie dostał pieniędzy, chociażby za to, co zrobił. Znamy dużo takich przykładów. Współpracujemy z organizacjami kynologów, którzy opowiadają takie rzeczy, że włos się na głowie jeży. No tak, bo mamy sytuację, że ta ustawa, proszę państwa, stwarza dosyć niebezpieczny precedens, dlatego że pozwala, tak jak powiedzieliśmy, na wejście organizacji społecznych, czyli jakichś fundacji, czy też innych stowarzyszeń, które pewnie zostaną wskazane. My nie wiemy, ile ich będzie, kto to będzie, do hodowli, ale też pozwala, żeby sprawdzać, nie wiem, dobrostan psów, tak? I były sytuacje, że rasowe psy były odbierane właścicielom, bo były to zwierzęta kosztowne, na tej podstawie, że ktoś uznał, że one mają złe warunki. Więc to jest sytuacja taka, że na prywatny teren do osoby prowadzącej swoją działalność, prywatnej osoby, może wejść ktoś obcy i zdecydować o jej życiu. Mamy sytuację, w której jedna grupa społeczna na podstawie swoich własnych ideologicznych przekonań, swojej własnej fobii decyduje o życiu innych ludzi. Tak jest. I osoba nieprzygotowana, bo ja uważam, wejść na fermę może powiatowy lekarz weterynarii albo lekarz z inspekcji weterynaryjnej, bo oni wiedzą, jak wyglądają te zwierzęta, w jaki sposób trzeba, jak w ogóle wygląda zwierzę zdrowe i chore, i oni są do tego uprawnieni. Mamy przecież takie służby, które mogą to robić, a nie samozwańcze inspekcje, które przychodzą, bardzo często mają umundurowanie, bardzo często nazywają się straż dla zwierząt, czy inspekcja dla zwierząt, przecież używają nazewnictwa tak naprawdę zastrzeżone dla służb państwowych. Ludzie się dają oszukać,
przekazują te zwierzęta, oddają te zwierzęta i to się kończy na tym, że tracą je po prostu. Tracą, a te organizacje na tym zarabiają, bo jak wiemy, każdy urząd gminy czy powiatowy urząd musi za te zwierzęta, które są w danym schronisku, płacić miesięcznie utrzymanie tych zwierząt. To są ogromne pieniądze, a bardzo często się robi tak, że jedno zwierzę zgłasza się w trzech schroniskach. No tak, żeby była jasność w temacie, to nie jest tak, że my tu jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek kontroli zwierząt. Chodzi o to, że państwo polskie ma do tego wyspecjalizowane służby i od tego jest inspektorat weterynarii, jest policja, nawet jeżeli ktoś widzi, że to zwierzę naprawdę jest dręczone i pada z głodu, no to jest od tego telefon na policję, żeby to zgłosić i jest obowiązek sprawdzenia tego. Natomiast sytuacja, w której robią to osoby nieuprawnione i osoby, które sobie takie życie wymyśliły, jest sytuacją zaskakującą. Czy to w ogóle jest zgodne z konstytucją, zgodne z prawem? No, na pewno nie, ale tak to się dzieje. Lobby tych, powiedzmy, obrońców zwierząt, powiedzmy, jest bardzo, bardzo wpływowe. Nasi posłowie boją się tych organizacji, chociaż jest takich naprawdę bardzo mało. Ja się dziwię właśnie prezesowi Kaczyńskiemu, który wierzy w to, że ci ludzie będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma takiej możliwości. To są ludzie zupełnie z innej strony sceny politycznej. Natomiast rolnicy do tej pory bardzo mocno pomogli prezydentowi Dudzie. Dostał on większość głosów na wsi. Dzięki temu, podejrzewam, wygrał. Na pewno wygrał. Dzięki wsi. A w tej chwili dostajemy jakby tutaj ze strony rządzących prezent taki, żeby w następnych wyborach nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość. No i ja mam kontakt z organizacjami rolniczymi. Mamy stały kontakt. I naprawdę nie wiem, czy sobie w tej chwili rządzący zdają sprawę z tego, że na wsi jest ogromny ferment związany z tym, co się dzieje. Bo każdy sobie zdaje sprawę z tego, że dzisiaj my i ubój rytualny, jutro pójdą trzoda chlewna, drób, już w tej chwili hodowcy drobiu są przerażeni tym, co się dzieje. Słyszymy o Green Dealu w tej chwili, też jest to co najmniej do dyskusji sprawa. Na chwilę będą hodowcy krów i bydła mlecznego, bo one też produkują metan. Więc to jest jakby wprowadzenie, pierwszy krok i ta ustawa stwarza dosyć chyba niebezpieczny precedens, jeżeli już mówimy o to z punktu widzenia hodowcy, czy w ogóle rolnictwa. Jest to niebezpieczny precedens, dlatego że nie wierzymy też w to, że te organizacje na tym poprzestaną, bo one będą chciały pewnie za chwilę iść krok dalej. I następni już czekają w kolejce do tego, żeby im zafundować albo zlikwidowanie ich branży, albo jakieś ograniczenia, które będą niewykonalne. Ale oczywiście. Może jeszcze opowiem, jak Polski Związek i branża się broni przed... Właśnie. Bo o co chodzi, pani redaktor? Jak w każdej rzeczywistości, w każdej branży są też źli ludzie, źli hodowcy. Zdarzają się. Wszędzie. Jak wszędzie. Są źli rolnicy, źli hodowcy. My... Źli prawnicy, źli, którzy popełniają błędy. Oczywiście. Oczywiście. To nie jest tak, że wszyscy działają dobrze, ale nie można. Ja sobie przemyślałam, że na takiej zasadzie można byłoby na przykład stwierdzić, że wprowadzamy ustawę, na mocy której odbieramy wszystkim właścicielom ich psy, kotki oraz inne zwierzątka, bo znaleźliśmy kilka przypadków w Polsce, gdzie właściciel swoje zwierzę udręczył. W związku z powyższym zabieramy, wprowadzamy do zoo i na tym wybiegu oglądamy chihuahuę, a na tym fox terriera. I zakazujemy hodowli zwierząt w domach. Tak, na przykład. Tak. I my przeprowadzamy audyty na fermach i tam, gdzie zauważymy, że sytuacja jest niedobra, zła, zgłaszamy to do prokuratury albo do powiatowego lekarza weterynarii. Prócz tego nasza branża też się broni w taki sposób, że przeprowadzamy tak zwany audyt welfurowski.
Chodzi o dobrostan zwierząt. Cztery razy w roku przyjeżdżają niezależni audytorzy, to jest zresztą duńska firma Baltic Control. Ona przyjeżdża na nasze fermy, cały dzień siedzi na fermie i sprawdza poziom dobrostanu tych zwierząt. Czy tam nie występuje między innymi zjawisko storotypii, co się bardzo często pokazuje aktywiści, że zwierzęta biegają powiedzmy tak dookoła w klatce, a aktywiści osiągają ten efekt, straszą te zwierzęta i wtedy te zwierzęta ze strachu... Płoszone są, tak, ale mówi się, że to jest nagminne na fermach. Nieprawdą to jest. Jest to sprawdzane i jeżeli ferma nie spełnia tych, naprawdę cały dzień siedzą, różnego rodzaju testy wykonują. Jeżeli ferma nie ma, jakby tutaj nie spełnia tych warunków, dostaje czas na poprawę. Jeżeli tego nie poprawi, to co jest najlepsze, bo my sprzedajemy zwierzęta nasze na dwóch aukcjach. W Kopenhadze i w Helsinkach. I na tych fermach, na tych aukcjach w tej chwili są sprzedawane tylko skóry ze zwierząt, które są certyfikowane, czyli jest przestrzegane zasady dobrostanu i wychowania w jak najlepszych warunkach. A tak naprawdę hodowca, który nie spełni tych warunków, to tak naprawdę nie ma możliwości sprzedaży tych skór. Czyli wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jak przyjedzie do niego kontrola i wykaże, że na fermie są jakieś rzeczy nieprawidłowe, straci możliwość sprzedaży tych skór i tak naprawdę ta ferma zbankrutuje. Czyli my to robimy, nie wiem, czy w branży jakby rolniczej ktoś ma takie, prócz tego są nasze kontrole wewnętrzne, prócz tego są dwie kontrole dobrostanowe powiatowego lekarza weterynarii, który też dwa razy w roku przyjeżdża. Czyli tak naprawdę jest 4, 6, 7 kontroli na fermach w roku. Co dwa miesiące kontrola i... Różnie to jest. No powiedzmy, że średnio co dwa miesiące. Tak. Natomiast sytuacja jest taka, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych oznacza, że państwo po prostu bankrutują i co mają państwo zrobić? To znaczy, to właśnie to jest to kluczowe jest, pytanie. Co mają państwo zrobić? Tak. Ile tysięcy ludzi jest przy hodowli zwierząt futerkowych, na ma pracę pracuje kilkanaście tysięcy ludzi na samych fermach, czy pobliżu tych ferm, a mówi się ogólnie, bo my na przykład, nie wiem czy pani wie, w żywieniu naszych zwierząt wykorzystujemy te zboże. Czyli dajemy, jakby tutaj kupujemy od rolników te zboże na przykład. 10% składu karmy jest to zboże. Produkujemy, jak niektórzy mówią, śmierdzący obornik, o którzy rolnicy się zabijają, chcą od nas, my im przekazujemy ten obornik i na tym oborniku są świetne plony. Naprawdę są świetne plony, jest to sprawdzone, a kolejka się ustawia ludzi, bo zdają sobie sprawę, że to plony im się poprawiają. Także tutaj no, my robimy z naszej strony wszystko, co możliwe, żeby pokazać, że przedstawia się tak naprawdę naszych hodowców w taki sposób, że rano hodowca wstaje, idzie na tą swoją fermę i te zwierzęta po głowach wali, bo mu to sprawia przyjemność, tak? Bo jesteśmy w taki sposób przedstawieni. Mordercy, ludzie, którzy chcą tak naprawdę tym zwierzętom krzywdę zrobić. Nie będzie dobrego futra, pani redaktor, nie będzie dobrego futra, jeżeli nie będzie te zwierzę wychowywało się w dobrych warunkach. Jeżeli warunki będą złe, to nie będzie dobrych futer i hodowca zbankrutuje. To jest dosyć logiczne, no jak każde zwierzę, żeby... Żeby krowa dała dużo mleka. To ona też dostaje specjalistyczną paszę, ja o tym wiem bardzo jest dobrze. Chuda. Jest chuda. Jest chuda i na pewno taka chuda krowa jest zdrowsza niż krowa mięsna naszprycowana nie wiadomo czym, żeby zwiększyć jej masę mięśniową, co też nie wolno w Polsce akurat robić, żeby była jasność w temacie. To w Polsce jest zakazane i te też jest bardzo przestrzegane, jeżeli mówimy o hodowli szerzej czy krów, czy to jest, proszę państwa, bardzo przestrzegane. Natomiast organizacje pseudoekologiczne, czy też obrońców praw zwierząt raczej mają o tym blade pojęcie, no bo to jednak trzeba i praktykę, i szkołę, i parę lat spędzić przy tych zwierzętach, żeby to wiedzieć. Panie redaktor, też te organizacje, czy na przykład Viva, która w tej chwili, z tego co pamiętam, ma 20 milionów swojego budżetu, jest to jakiś sposób też na życie, na dobre życie, tak? O, niewątpliwie. No, także... No a propos Viva, 3 lata temu dostała prawie pół miliona dolarów z Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. Dotację ogromną. Stany Zjednoczone też swoje hodowle mają, więc wiele podmiotów jest zainteresowanych, żeby branża futerkowa w Polsce została zniszczona, bo ktoś ten rynek przejmie. Oczywiście, to jeszcze nie dopowiedziałem, pani redaktor, bo tak naprawdę Polska jest w tej chwili największym eksporterem mięsa drobiowego w Europie. Nie w
wszystkim to się podoba. Bo kiedyś Francuzi, Niemcy byli, kupowaliśmy ze Stanów mrożone kurczaki, przywozili do nas, sprzedawali. W tej chwili dzięki temu, że jest hodowla zwierząt futerkowych, my kupujemy te uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, które w Chinach, jak opowiadałem, zjadają. U nas w Polsce nikt tego nie zje. I wykorzystujemy to w żywieniu naszych zwierząt futerkowych. Powoduje to i kupujemy to, my za to płacimy. Poprzez to, jako że opłacalność w przemyśle drobiarskim jest w tej chwili na takiej granicy opłacalności albo jakaś tam mała górka zostaje, jeżeli nasza branża upadnie, niemieckie koncerny, o których mówili, zaczną utylizować, będą jedyne na rynku, no to będzie tak jak kiedyś, gdzie płacono za utylizację 1 kg odpadów poubojowych w granicach 60-70 groszy. I wtedy nasz przemysł, nasz eksport mięsa drobiowego przestanie być opłacalny. I sprawa jest rozwiązana. Jak najbardziej, przestanie być opłacalny, a też skończy się to tym, że wzrosną ceny mięsa na rynku, co między też innymi. Między innymi paru już wielokrotnie przez wegetarian jest postulowane. Nie tylko pani Sylwia Spurek podnosi, że trzeba byłoby zrobić takie ceny mięsa, żeby się ludziom odechciało i żeby nie było ludzi stać. No jeżeli pan Czabański jest wegetarianinem, no to proszę bardzo. Ale to my niczego nie narzucamy. My nie narzucamy ludziom, żeby nosili futra. Ludzie, jeżeli nie chcą, nikt ich nie namawia. Proszę bardzo, jeżeli nie będą kupowali, przemysł upadnie. Ale w tej chwili jest popyt na te futra. W tej chwili odbywają się dwie aukcje. Odbyła się aukcja w Kopenhadze i trwa w Helsinkach. I sprzedaż jest na poziomie 80-90% w tej chwili. To się sprzedaje i co najlepsze, mam informację w tej chwili z Helsinek, że skóry, które zostały sprzedane 3 dni temu, już są wysyłane do Chin, bo tam nie ma skór. A kiedyś to tam proces wysyłki trwał miesiąc, dwa. W tej chwili to idzie natychmiast na pniu. No też jeszcze jest taka kwestia, że te skóry są kupowane, ale mamy też drugie lobby bardzo zainteresowane tym, żeby branża futrzarska upadła, czyli lobby wielkich koncernów mody, które szyją w Bangladeszu futra. Z poliestru, wyprodukowane z poliestru stworzonego z kolei w Chinach, gdzie w ogóle nic się ekologią nie przejmuje, uszyte przez szwaczki, które dostają grosze i które są pokazywane jako ekskluzywne, eleganckie, piękne i ekologiczne. Tak. Czy nie sądzi pan, że mamy do czynienia z jakimś kuriozum, że nazywanie ekologicznym czegoś, co jest w 100% sztuczne, wytworzone sztuczne, to jest tak jak nazywanie ekologicznej torebki foliowej? No, oczywiście, dla mnie to jest kuriozum, powiem. Także my to słuchamy i naprawdę nie wierzymy w to, co w tej chwili się opowiada, sztuczne futra. Przecież te sztuczne futra, zanim się rozłożą, to mi z tego, co my wiemy, 200-300 lat. Co najmniej, bo torebka foliowa rozpada się 2000 lat. Alergie, uczulenia, przecież to nie jest zdrowe. Przecież to, no wiemy, to jest badane. No, w ten sposób się też truje ludzi. Przecież to jest, w tej chwili wszyscy mówimy, wracamy do ekologii. Tak, ekologia to jest w tej chwili futra, naturalne materiały, len, powiedzmy kamień wykorzystywany w tej chwili do czy granity, czy inne rzeczy. To jest ekologia. Natomiast te wszystkie sztuczne rzeczy, ja nie wiem. Ekologią nie są. Nie są. No dobrze, a co teraz? Czas nam się pomalutku kończy, ale teraz pytanie najważniejsze. Co teraz? Rozmawiamy w momencie, kiedy ten projekt jest dopiero zgłoszony i jeszcze pod głosowanie nie poddany, ale w momencie, w którym dosyć aroganckie stwierdzenie partii rządzącej, nie będziemy rozmawiali z nikim, tak ma być i już. Czy państwo mają jakieś sygnały na przykład dotyczące, z tego co wiem, Konfederacja jest po państwa stronie w Sejmie, czy mają państwo sygnały dotyczące tego, że może się uda to zatrzymać, wykazując na przykład niezgodność z konstytucją, która na działalność gospodarczą zezwala, niezgodność z prawem unijnym, które zezwala na działalność gospodarczą dowolną. Czy są sygnały, że uda się jednak to szaleństwo jeszcze raz zatrzymać? Mam nadzieję, że ludzie w końcu przejrzą na oczy i zmądrzeją. No nie chcę, ale w tej chwili mam naprawdę telefony
od członków Konfederacji, od ludzi z PiS-u, od ludzi z Platformy, różnych ludzi, którzy wyrażają oburzenie. Oni są zbulwersowani tym, co się w tej chwili dzieje, tym, co chcemy zrobić. Myśmy zainwestowali ogromne pieniądze. Zainwestowali te pieniądze bardzo, bardzo dużo naszych hodowców. Wróciła z Anglii, wróciła z Niemiec, tam ciężko pracowali, z Holandii, zarobili pieniądze i zainwestowali to, wzięli kredyty. I w tej chwili są w takiej sytuacji, że ktoś przychodzi i mówi, że z dnia na dzień tej hodowli nie będzie. Legalnie wszystkie rzeczy są legalne w naszym kraju do tej pory. Mhm. Mogliśmy to robić. Banki udzielały nam kredytów. Zadłużyliśmy się. Kto te kredyty spłaci? Pytam się, kto zapłaci za to? Nasze urządzenia fermowe, klatki, maszyny, kuchnie paszowe nie są do wykorzystania w żaden inny sposób. Trzeba je zutylizować. A to są koszty rzędu 5-6 miliardów, które wydaliśmy na nasze fermy. Kto nam to odda? W jaki sposób mamy, zresztą tak jak prezes Kaczyński powiedział, że w cywilizowanych krajach nie może być takiej hodowli, tak? Bo Polska chce porównać się powiedzmy do Holandii. Tylko w cywilizowanej Holandii zapłacono odszkodowania. Dano okres przejściowy, gdzie 12 lat, hodowcy mogli przez te 12 lat jakby wycofać te pieniądze, a na koniec jeszcze dostali po 250 euro od każdej samicy stada podstawowego odszkodowania, bo przyspieszono im z uwagi na koronawirusa o 2 lata jakby przyspieszono likwidację tej branży. Czyli w sposób cywilizowany to załatwiono. Jak my słyszeliśmy ostatnio 3 lata czy 4 lata temu, wychodził pan i mówi, że dajemy 3 miesiące branży. To ja wypowiedzenia dla pracowników 3 miesiące trwają. I co dalej? Co my dalej mamy robić? Co z tymi fermami? Co z tymi ludźmi? I to nie jest tak, że w tej chwili w tej branży są młodzi ludzie, naprawdę, którzy uwierzyli. Nasze fermy są najnowocześniejsze w Europie i na świecie, bo to są świeże inwestycje, gdzie naprawdę są ogromne pieniądze zaangażowane. I pytam się, co w tej chwili? Zbankrutujemy i co mamy robić dalej? No właśnie, dobre pytanie. Dobre pytanie i proszę Państwa, naprawdę zastanówmy się chwilkę, zanim złapiemy się na lep jakiejś ideologizacji i ulegniemy światopoglądowi innych osób, które nam wmawiają coś i mamy się dostosować do pań celebrytek. Notabene jedna z najsłynniejszych pań, nie będę miała nazwiska, obrończyń praw zwierząt, jeszcze parę lat temu na warszawskich ściankach tak zwanych otulała się przepięknym futrem z norek, a teraz najchętniej pewnie wysłałaby w kosmos wszystkich hodowców zwierząt futerkowych, bo jej się o 180 stopni odwrócił światopogląd. Być może dlatego, że teraz się to opłaca z jakiegoś powodu finansowo bardziej czy mniej. Natomiast naprawdę nie warto i niekoniecznie trzeba wierzyć w to, co się słyszy, a już chyba najgorszą rzeczą, jaka jest, jest łączenie polityki, łączenie ideologii w działalność gospodarczą, która, jak sami Państwo słyszą, podlega kontroli. I naprawdę każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą i jakąkolwiek, wie, że żeby ona przynosiła zyski, to ona musi być prowadzona prawidłowo, ponieważ uchybienia skończą się bankructwem. Tak jest. Dziękuję panu serdecznie za przybycie do studia. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Państwo i moim gościem był pan Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Zapraszam pana jeszcze raz do studia. Będziemy kontynuować temat, dlatego że prawda jest tylko jedna i nie warto dać się złapać na lep ideologii. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.